Wiemy doskonale, że większość Was nie przepada za samochodami elektrycznymi, bo długo się ładują, bo kiepska infrastruktura, bo słaby zasięg, ale są takie elektryki, które jarają i nas, i Was. I jestem pewien, że ten zdecydowanie spełni Wasze gusta. BMW wygląda jak seria 4 Gran Coupé, ale tak naprawdę to i40 w jedynej słusznej wersji M50. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. Na ulicy bardzo łatwo pomylić ten samochód z tą wspomnianą czwórką Gran Coupé, no bo wygląda w zasadzie z zewnątrz identycznie. Może jedyny taki charakterystyczny element, który na pierwszy rzut oka wskazuje na to, że mamy do czynienia z elektrykiem, to jest ten bubr, który jest tutaj nie grillem, tylko jest całkowicie zamaskowany. I testowaliśmy już takie BMW 4 Gran Coupé, dokładnie w wersji M440, i tutaj możecie sobie kliknąć i obejrzeć jego test, bo wiele elementów wnętrza i stylistycznych te samochody mają wspólne. Natomiast tę wersję M50 lepiej jest zdecydowanie porównywać do BMW M3 i to tego Competition z X-Drive'em, ponieważ i tu mamy napęd na 4 koła, i tam napęd na 4 koła, tu jest większa moc, do której przejdziemy później, więcej newtonometrów, i te samochody są generalnie pod względem osiągów, takich na prostej, bardzo do siebie podobne. Więc, co my tutaj mamy? Mamy samochód o 1 cm krótszy niż BMW M3 Competition X-Drive. Jednocześnie ten jest o 5 cm węższy i 16 mm wyższy. Prześwit ma o 3 mm większy niż BMW M3. Silnik? Oczywiście silnika tutaj nie ma. Co więcej, silnik nie jest jeden, tylko silniki są dwa. Tutaj macie dostęp do różnych, nie wiem, odpowietrzaczy, do wykonywania jakichś serwisowych czynności, sprawdzania płynów hamulcowych, natomiast to się nie zdejmuje. Silnik jest tam na dole, jeden pomiędzy przednimi kołami, a drugi jest na tylnej osi. Razem generują 554 konie mechaniczne, czyli całe 44 więcej niż w przypadku BMW M3. Popracowano troszkę nad aerodynamiką, w związku z czym mamy płaską podłogę tam od spodu. Mamy na przykład takie deflektory jak tutaj, które są prawdziwe i tu wpada powietrze, a tędy wypada. Tutaj mamy też coś, co odprowadza powietrze z nadkola, żebyśmy mieli tam mniejsze ciśnienie, a jednocześnie, żebyśmy lepiej chłodzili hamulce, i wszystkie te elementy sprawiają, że współczynnik oporu powietrza to tylko 0,25 CX, więc lepszy niż w standardowej czwórce i też sporo lepszy niż w M3. Takie elementy są tutaj standardowe, czarne, natomiast można sobie za 11 800 zł dokupić pakiet karbonowy, wtedy mamy karbonowe te lustereczka, tutaj te deflektory są karbonowe, karbonowa wówczas jest ta lotka i nie, to już nie jest karbonowe, natomiast tutaj się pojawiły takie karbonowe elementy, ale tutaj nie ma żadnych akurat wylotów powietrza, tylko to jest zwykła nakładka. Natomiast dyfuzora takiego z prawdziwego zderzenia też nie ma. Zobaczcie, jak tam wystaje ten silnik elektryczny i prawdopodobnie szpera na tylnej osi przy tym silniku. Dodatkowo za jedyne 500 zł możecie dokupić sobie pakiet M-Technik. On się wyróżnia takimi niebieskawo-fioletowymi zaciskami hamulców. I wówczas jest nieco większa tarcza hamulcowa, żebyście skuteczniej mogli wyhamować te ponad 2,2 tony. Co ciekawe, pomimo tego, że mamy samochód cięższy znacznie niż M3, to ładowność jest większa. 520 kg kontra 480 w M3. Natomiast pojemność samego bagażnika tutaj jest nieco mniejsza niż w M3, ale tylko o 3 litry. Natomiast dzięki dużemu otworowi drzwiowemu będziecie dużo łatwiej mogli tutaj zapakować walizki. I albo je będziecie musieli sobie położyć w ten sposób. Pytanie, czy wejdą w ogóle dwie? No dupa, tak nie wejdą. Tak? Też raczej nie wejdą. Czyli jedna będzie musiała być, za przeproszeniem, na sztorc. Ale jak wchodzi na sztorc, to owszem, ta półeczka trochę się tutaj o nią opiera. Ale jeszcze może klapa się zamknie. Się okaże zaraz. A no się nie zamknie do końca. No więc praktyczność tych 480 litrów tutaj jest nieco ograniczona. Lepiej pakować się z kabinówkami, ewentualnie z takimi torbami podróżnymi, a nie z walizkami, szczególnie z tymi twardymi. Haczyk jest. Gniazdo 12-woltowe w bagażniku jest. Czyli egzamin tutaj zdany. Co jest fajne i ciekawe, to słuchajcie, że
możecie sobie tak złożyć tę część oparcia, a to jest dzielone nawet w proporcji 40-20. Zobaczcie, o, jeszcze tę część można tutaj złożyć, czyli 40-20-40 po złożeniu środkowej, co się robi z wewnątrz, macie fajny rękaw na narty. Zaraz zobaczymy, ile miejsca z tyłu. Najpierw sobie, o, tutaj przód poustawiam, tak. I teraz tak, siadając tutaj z tyłu, względem czwórki czujecie, że umieszczono tam baterię, ponieważ podłoga poszła nieco do góry. Więc tak, nie mam tam niestety miejsca pod fotelem na stopy. One wchodzą tylko dosłownie 4-5 cm i to wszystko. I siedzę wysoko, więc zobaczcie, tu już nie mam podparcia na uda. Tutaj nogi już zawadzają mi o fotel. Nad głową jest... jak na faceta 1,95 m jeszcze znośnie tego miejsca, chociaż i tak nie jest mi po prostu wygodnie. Jak zamknę drzwi, no to jest to definitywnie dla takich chłopów jak ja samochód na bardzo krótkie dystanse. Wolałbym, żeby mnie ktoś woził nim do sklepu, ewentualnie do kina pół godziny, ale nie dłużej. Osoby tak do 1,70 m tutaj mogą siedzieć, ewentualnie dzieciory. W dodatku kanapa jest wyprofilowana w taki sposób i ten dach tu w taki sposób, że mam wrażenie, że się odchylam cały czas w lewo, jakbym miał jakąś skoliozę. Podłokietnik jest, cup holder otwierany, to lubię, bo wtedy nie wpada mi nigdzie ręka jak siedzę. Silny też tego nie lubi, wiem, bo mi mówił. Tutaj mam trzecią strefę klimatyzacji, którą odrębnie sobie można sterować, ponieważ to jest elektryk, to nawet w tym momencie mogę ją włączyć i będzie mi chłodziła. Do tego dwa gniazda USB-C. Przeszkodą niestety w wygospodarowaniu większej ilości miejsca jest tutaj ten fotel, który jest po prostu gruby i mięsisty. Mógłby być troszkę cieńszy. Dzisiaj jest moda na projektowanie takich cieńszych foteli i wówczas tego miejsca byłoby tutaj więcej. Natomiast jakość wykonania, no typowa dla BMW, nie ma tutaj co narzekać. Zobaczcie, nawet ten boczek tutaj, który w większości samochodów jest plastikowy, tu jest obity miękką i przyjemną skórą. W drzwiach te przeszycia, to wszystko jest mięciutkie, to jest albo prawdziwa, albo sztuczna skóra. Ślicznie wyglądają, ładnie są wkomponowane te głośniczki Harmana Kardona i do tego to wszystko jest prawdziwą stalą, ewentualnie aluminium, a ten dół plastikowy nawet sprawia wrażenie takiego solidnie i porządnie zrobionego. No i swój urok oczywiście mają te bezramkowe szyby. Szkoda tylko, że nie opuszczają się do samego końca, te z tyłu. 554 konie mechaniczne. No głupio byłoby to wykorzystywać tylko w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Byliśmy już na Silesia Ringu kilkoma elektrykami, między innymi Audi RS e-tronem GT i Kia EV6 GT, czyli tymi usportowionymi, ale ten jest pierwszy, słuchajcie, który dojechał tutaj bez doładowywania się po drodze. I to dojechał dynamicznie, bo z Warszawy w 2,5 godziny startowałem z baterią 95%, dojechałem tutaj i miałem jeszcze 50 km zasięgu. A to jest zaleta baterii, jaka tutaj została zamontowana i bardzo dobrej aerodynamiki. Wyobraźcie sobie, że średnia prędkość z wczorajszej podróży tutaj to jakieś 110 km na godzinę i zużycie energii wyniosło 23 kWh. To bardzo dobry rezultat, a bateria jest nowej generacji. Ma 83,9 kWh pojemności, ale nie użyto w niej w ogóle pierwiastków ziem rzadkich. Taka nowa generacja. W dodatku całe auto, czym chwali się BMW, jest produkowane przy użyciu wyłącznie ekologicznej energii, czyli tej, która powstaje z prądu, wody albo słońca. Ładowanie taką ładowarką, która ma 11 kW mocy, trwało w tym przypadku 7,5-8 godzin. Od 0 do 100% de facto. I ładowarka pokładowa ma 11 kW w tym samochodzie, natomiast maksymalna moc ładowania to już nie 100 czy tam 150 kW, tylko 205. To oznacza, że od 10 do 80% z takiej szybkiej ładowarki, która ma 200 kW albo więcej, możecie naładować w 30 zaledwie minut, a 5 minut ładowania daje Wam zasięg na 100 km. I wychodzi na to, że efektywność tej baterii i tych dwóch nowoczesnych silników elektrycznych plus aerodynamika bardzo dobra sprawiają, że nareszcie mamy samochody elektryczne, które nadają się nie tylko do jazdy wokół komina, ale także w dłuższe trasy. Pytanie, czy BMW ze znaczkiem M, czyli M50 i4 nadaje się również do jazdy po torze? Bo przecież skoro ma ten znaczek M w nazwie, no to spróbujemy poupalać. Dzień dobry, z tej strony Łukasz z karoserii. Poproszę o pozwolenie na wjazd na tor.
Dzień dobry, Łukasz z Karoseristy. BMW nie nazywa i4 M50 wprost samochodem torowym, czy nawet jako tako sportowym, ale podkreśla, że ta bateria, która jest umieszczona tutaj w podłodze, gwarantuje autu po pierwsze idealny rozkład mas, bo 50 na 50, a po drugie sprawia, że mamy niższy środek ciężkości niż, słuchajcie, w BMW M3. Bo wszystko jest gdzieś tam na dole. Natomiast, co ciekawe, w trybach eko, komfort i sportowym macie tu tylko 476 koni mechanicznych. Kiedy się pojawiają te 544 konie i 795 Nm? Wtedy, gdy wejdziecie w tryb Sport Boost. I ta pełna moc, czyli te 544 konie mechaniczne i 795 Nm są dostępne przez 10 sekund od momentu wciśnięcia gazu do oporu. Potem samochód znowu wraca do 476 koni mechanicznych. Odczekujecie kilkanaście sekund po to, żeby mieć 10-sekundowego boosta. Pierwsze wrażenia? Owszem, być może środek ciężkości jest niżej niż w M3, ale czuć te 440 dodatkowych kilogramów. Co więcej, M3 ma szerszy rozstaw kół z przodu i z tyłu, w związku z czym w zakrętach po prostu prowadzi się lżej. Ten owszem zapieprza na prostej niesamowicie, ale w zakrętach dopiero zaczyna być czuć jego masę. I już działa kontrola trakcji. I pojawia się taka lekka podsterowność przy wejściu w zakręt. Ale samo przyspieszenie jest, słuchajcie, nieprawdopodobne. To, co tracicie na zakrętach, zaczynacie odzyskiwać na prostych. Bo reakcja na gaz jest absolutnie niesamowita. A ciekawe, jak to będzie przy wyłączonej kontroli trakcji. DSC off. O. DSC dezaktywowane. Nigdzie nie znalazłem w żadnych materiałach informacji na temat tego, jaką moc ma silnik z przodu, a jaką moc ma silnik ten z tyłu. Czy one się równoważą, czy tam więcej mocy jest z tyłu. Natomiast na pewno nie działa teraz ten system tak jak klasyczny X-Drive, że sobie przenosi pomiędzy przodem a tyłem. Orzesz ty w mordę. Ale bokiem iść potrafi. Ale zależy kiedy. Bo na przykład teraz mocno płużył przodem. O, i słuchajcie, normalnie czuję, zobaczcie, że samochód się zmęczył i mam 75% mocy tylko w tym momencie, a buta mam w podłodze. Czyli ograniczył mi moc. No w M3 coś takiego nie ma prawa chyba się zdarzyć, nie? Chyba, że to ten boost właśnie. I już czuję, jak on wchodzi delikatnie w poślizg. I to jest ta różnica między X-Drive'em, a tym elektrycznym napędem na 4 koła. X-Drive, jak wejdziecie w jazdę bokiem w zakręcie, on ciągle was wypycha z tego zakrętu. Możecie robić długie slajdy, nawet na X-Drive'ie, a już nie mówię o tym, jak sobie odepniecie przednią oś, co mają nowe BMW-ki, czy M5, czy M3. Tutaj długi slajd uniemożliwia wam ten napęd, bo w momencie nawet, kiedy dodaję gazu w zakręcie i on troszkę mi się ustawi tyłem bokiem, to od razu czuję, jak tnie napęd. Nie to, że działa jakaś kontrola trakcji, bo ona jest całkowicie tutaj dezaktywowana. Po prostu nie da się nim pojechać dłuższego, fajnego slajdu kontrolowalnego, ponieważ od razu obetnie wam moc na którymś silniku i koniec. Szybko was wyprostuje. O, i to było 10 sekund boostu i od razu widać było, jak, słuchajcie, spada moc. Troszkę pomaga w takiej jeździe torowej aktywne zawieszenie, które tutaj jest w standardzie. O, teraz jest troszkę lepiej. Natomiast od razu poczułem, jak go prostuje. No w momencie, kiedy wychodzicie z zakrętu i macie ochotę na jeszcze więcej, jeszcze tym tyłem gdzieś tam tę... O! Jest 100% mocy, dobra. I już zobaczcie, spada wskazóweczka do 70%, czy tam 75%, i czuję wyraźnie, że samochód traci na wigorze. To jest właśnie ten boost. No
No nie są to tak spektakularne slajdy jak choćby w BMW M5 CS, którym tutaj zasuwaliśmy. Tu możecie sobie obejrzeć ten materiał. No tam to było naprawdę dzikiem sportowym. I już obcięte. W momencie, kiedy mam już ładną kontrolę, kiedy już go kontroluję i wiem, że dużo dalej w klasycznym spalinowym BMW ze znaczkiem M zakończyłbym ten slajd, to tutaj następuje na elektryku po prostu obcięcie mocy i Was prostuje. A trybu takiego RWD, żeby sobie włączyć, żebym jechał tylko na elektryku z tym z tyłu, no niestety tutaj nie ma. Reasumując te doznania torowe, te BM-ki ze znaczkiem M spalinowe gwarantują ich dużo, dużo więcej. Powiedziałbym, że nawet samochody z serii M Performance, takie jak choćby 240i albo 340i czy 440i, dadzą Wam w takich warunkach trochę więcej frajdy niż i czwórka M50. No niestety. Czuć tutaj jest i ponadprogramową masę, a przede wszystkim ten napęd na cztery koła, te dwa silniki elektryczne, no nie działają tutaj tak skutecznie jak w przypadku X-Drive'u. Natomiast też uczciwie trzeba powiedzieć, że na przykład jest dużo bardziej nadsterowny w takim właśnie zachowaniu niż Audi RS e-tron GT. No i do tego to ograniczenie mocy po 10 sekundach. Też nie współgra zbytnio z charakterem samochodu sportowego. O, i znowu obcięcie mocy. W momencie, kiedy już ładnie wychodzę z tego zakrętu, cyk, obcięcie, dziękuję, do widzenia. Ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy nie przeginacie pały, to jest bardzo skuteczny i granice przyczepności ma przesunięte mega. Dobra, a teraz odpowiemy sobie na pytanie, jakim samochodem jest i4 M50 w takiej normalnej jeździe na co dzień. W takiej codziennej jeździe jest po prostu ultra komfortowym, spokojnym i normalnym BMW. Jedziemy sobie w trybie Eco Pro i zobaczcie, jak tutaj wybiera zawieszenie każdą nierówność. Idealnie wręcz, sprężyście, miękko, przyjemnie. Co więcej, często w elektrykach przez ich masę jest tak, że jak pojawi się jakaś nierówność na jednym kole, jednym kołem wlecicie w dziurę, to jest to przenoszone na całe nadwozie samochodu. Czujecie, jak ono się trzęsie. Tutaj sztywność całej konstrukcji jest tak duża, że absolutnie żadna przeszkoda drogowa nie jest w stanie wyprowadzić auta z równowagi i nie przenosi się na karoserię. Zawieszeniowo w normalnej jeździe rewelka i cisza. To druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę od razu, jak tylko szybciej pojechałem i czwórką M50. Mimo, że mamy szyby bezramkowe, to świetnie wygłuszono kabinę od hałasu. Nie słychać ani szumu opon, ani tego wiatru. Tutaj no od silnika i od wydechu, że wiadomo, że nie dobiegają tutaj żadne hałasy. I w takim codziennym użytkowaniu po prostu bardzo przyjemnie jeździ się tym samochodem. Świetnie działa rekuperacja. W momencie, kiedy jadę i przede mną nie ma żadnej przeszkody i zdejmuję nogę z pedału gazu, to samochód się toczy tak, jakby był na biegu jałowym. Przynajmniej w trybie Adaptive, tak jak o, teraz mam tutaj tryb Adaptive. Natomiast jak jadę szybciej i przede mną pojawia się przeszkoda, tak jak teraz, to zobaczcie, auto zaczyna samo hamować. Co więcej, wie też dzięki informacjom czerpanym z nawigacji, z GPS-u, kiedy jest na przykład jakiś zakręt, albo kiedy jest rondo, albo kiedy skrzyżowanie. I wówczas też, jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to auto zaczyna automatycznie rekuperować. Oczywiście można to sobie wyłączyć, ten tryb adaptacyjny, i ustawić albo niski, albo średni, albo wysoki poziom rekuperacji. Szkoda, że tego nie można zrobić z automatu na przykład manetkami przy kierownicy, tak jak jest to choćby w Kiach albo w Hyundaiach. Swoją drogą Kia EV6 GT testowaliśmy też na Silesia Ringu, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć ten test, zobaczycie, jak wypadła. Wspomniałem Wam, że dojechałem na Silesia Ring z Garodziska Mazowieckiego dosyć dynamicznie i nie musiałem się martwić o to, gdzie się doładuje po drodze. I to, co podoba mi się w BMW, to też to, że nie podają górnej wartości zasięgu przy swoich samochodach, tylko zawsze to są widełki. Na przykład w przypadku i4 M50 podają, że zasięg to jest od 416 do 520 km. I on zależy od temperatury na zewnątrz,
i od tego, po jakich drogach jedziecie. Czy to jest autostrada, czy to jest na przykład miasto albo boczne drogi. I nawet możecie sobie wejść na stronę BMW i zaznaczyć, że na przykład jest 15 stopni na zewnątrz, że zamierzacie przez 60% dystansu jechać po autostradach albo drogach szybkiego ruchu i algorytm wyliczy Wam, na ile zasięgów I4 M50 możecie liczyć. Realnie, tak naprawdę realnie, to przy takiej spokojnej jeździe poza autostradami, czyli głównie miasto i takie drogi tego typu, możecie przejechać około 450 km. Jak będziecie jechali ekspresówką, zrobicie te 350 km. Jak będziecie szaleli na autostradzie i jechali trochę dynamiczniej, to te 300 nie będą problemem. Natomiast na torze zrobiłem kilka kółek dosłownie i zobaczcie, zostało mi 70% baterii. No żre wtedy chyba z 60 albo 70 kWh. Jeżeli chodzi tutaj o estetykę wnętrza, no to jest bardzo podobnie jak choćby w BMW serii 4 Gran Coupé. Mamy nowe te ekrany, one są tak zakrzywione, są duże i czytelne, bardzo. Podoba mi się to nowe menu, które stosuje BMW, czyli jest to wszystko w ikonkach. Tego wszystkiego wygląda na pierwszy rzut oka skomplikowanie, ale bardzo szybko można się tego nauczyć, wierzcie mi. Ma stonowaną kolorystykę, która mi się podoba. Dwa, działa bardzo szybko, ultra szybko to wszystko wręcz. No i można to sobie wszystko konfigurować, więc poustawiać te klocuszki wedle własnego uznania. Fajne jest też to, że ekran jest dotykowy, ale jednocześnie jak Wam pasuje, to możecie sobie iDrive'em klasycznym tutaj też to wszystko obsługiwać. To już jest system 8 generacji. To, co mi się nie podoba, to to, że nie mam w ogóle konfigurowalnych tych zegarów tutaj. Niczego tutaj nie mogę zmieniać poza wyświetlaniem informacji po środku de facto. A tak to nie mogę tutaj mieć klasycznych, na przykład okrągłych, takich jak lubiłem, zegarów BMW. Nie ma tutaj możliwości zmiany kolorów ani tego typu rzeczy, więc to akurat słabo. Natomiast wykonanie to jest petarda. O ile poprzednia generacja trójki pozostawiała pewien niedosyt, jeżeli o to chodzi, to tutaj możecie sobie zamówić skóreczkę. Bardzo ładne jest to karbonowa wstawka. Fajnie komponuje się tutaj z tymi stalowymi, tudzież aluminiowymi wstaweczkami. Szkoda, że przeniesiono panel klimatyzacji tutaj już na ekran, a nie w tym miejscu. No, z tego poziomu musicie sobie wszystkim sterować. Natomiast najpotrzebniejsze funkcje, czyli na przykład odszlenie tylnej szyby albo nawiew na przednią oraz głośność i przełączanie stacji radiowych pozostały tutaj. Tu mamy troszkę więcej przycisków. Na szczęście trybami nadal steruje się klasycznymi przyciskami. Możemy wyłączyć kontrolę trakcji, włączyć sobie kamery, czujniki parkowania. Ręczny jest oczywiście elektryczny. Jest schowek bardzo przyjemna. Na tych sportowych fotelach jest ta skóreczka. Same fotele kompletnie nie męczą w długiej trasie, mimo że są sportowe, mimo że mają zintegrowany zagłówek. I tutaj zobaczcie, jak wysoko podpierają też barki, więc to jest akurat fajne. Reasumując, mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym BMW, takim cywilnym. Nie wiem, czy nie najlepszym, jakim jeździłem w ostatnim czasie. Jest ultra komfortowe, ma naprawdę bardzo sprawny ten napęd elektryczny. Co więcej, słuchajcie, jak jedziecie w niskim albo w średnim zakresie, czyli nie przyspieszacie mocno, to jest tylnonapędowe BMW. Moc i moment obrotowy są generowane tylko przez tylny silnik, a przedni w ogóle nie pracuje. Więc dlatego mamy rozsądne zużycie energii. Efektywność naprawdę energetyczna tego auta jest zdumiewająca. Jestem bardzo mile tym zaskoczony. Szczególnie, że nie mówimy o elektryku zbudowanym jak od podstaw, tylko jest to seria 3 i 4, tylko zaadaptowana na samochód elektryczny. Więc jestem naprawdę bardzo urzeczony wręcz. Bardzo lubię jeździć tym samochodem w dłuższy dystans i nawet mnie nie stresuje to, że nie mam gdzie się naładować, bo te odległości, jakie można pokonać na pełnej baterii, są akceptowalne. Natomiast nie jest to BMW sportowe i mówię to z pełną świadomością. Owszem, bardzo dobrze jeździ po zakrętach, ma świetny grip, bardzo łatwo utrzymać w nim prawidłową nitkę toru, jak się znajdziecie na tym torze, i nawet trochę frajdy da, szczególnie z tego mocnego przyspieszania. Ale te ograniczenia pod tytułem boost tylko przez 10 sekund, ta masa o 440 kg wyższa niż w M3, no i ten napęd na 4 koła, który nie działa tak jak klasyczny X-Drive i nie można na przykład sobie odłączyć przedniego silnika, żeby się pobawić na zakrętach, no niestety nie predestynują go do tego, żeby zabierać go na tor i tam nim szaleć.